Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Military Hiking. Tych stałych bywalców, wszystkich subskrybentów, ale także nowo przybyłych widzów, których również zachęcam do subskrybowania kanału, ponieważ daje nam to ogromną siłę i energię do tworzenia takich oto materiałów specjalnie dla Was. A jeżeli chcecie wesprzeć nasz kanał, postawcie na wirtualną kawę. Link znajduje się w opisie filmu. Każde wsparcie, nawet kilka złotych, to zawsze coś, co zbliża nas do wyznaczonego celu. I nie ukrywam, że najczęściej zamieniamy to w paliwo i ruszamy w teren. Dziś znajdujemy się, moi drodzy, blisko wejścia, które widać tam z tyłu, do podziemi na Pętlę Boryszyńską, ale nie będziemy zwiedzać pancerwerków, a zajmiemy się torami, kolejnictwem. Pokażę Wam sporą ciekawostkę z tym tematem związaną, tak więc usiądźcie wygodnie, intro i zaczynamy. Miałem dziś wędrować po terenie MR-u z kolegą Przemkiem, którego serdecznie pozdrawiam. Trzymaj się, Przemek. Ale siła wyższa go po prostu zatrzymała i nie mógł się tutaj pojawić i eksplorować teren MR-u po prostu ze mną. Udam się dziś na bardzo ciekawe rozwidlenie torowisk, które niegdyś miało prowadzić do potężnych, niewybudowanych awerków. Ale czy to prawda? To dziś tą zagadkę będziemy chcieli rozwiązać, a może i Wy mi w tym pomożecie. Znajdujemy się w terenie, gdzie miały powstać bardzo duże awerki na jednej z najciekawszych grup warownych Prison. Niestety te awerki nigdy nie powstały, ale mamy ślady już dzisiaj tylko i wyłącznie nasypów, jeżeli chodzi o torowiska. I dzisiaj będziemy chcieli właśnie to spenetrować. Wehrgruppe Friesen. W planach ta grupa miała być najpotężniejszą grupą warowną MR-u, występująca w projekcie pod nazwą Drei Herrscher Berge, czyli Wzgórza Trzech Władców. I do tych wzgórz będziemy chcieli dzisiaj dojść. Dla mnie tam jest taka mała zagadka, może trochę mit, może trochę legenda, może nasze jakieś tam urojenia, czy na pewno te torowiska miały w sumie definitywnie prowadzić do tych właśnie słynnych, potężnych awerków. No to dzisiaj spróbujemy wyjaśnić. Tak jak powiedziałem, Drei Herrscher Berge, tak Niemcy to nazwali, czyli Wzgórza Trzech Władców. Grupa miała składać się z 6 potężnych awerków, grubość ścian i stropu. Wyobraźcie sobie, to 3,5 metra. To naprawdę już potęga. Pancerze o grubości 600 mm, zbudowanych na dominującym nad otoczeniem wzgórzu i kilku mniejszych obiektach. Rozkaz Hitlera z 1938 roku o wstrzymaniu prac spowodował, że nigdy nie zbudowano tych obiektów. A pamiętajcie, że miała to być najpotężniejsza, największa, najbardziej jakby silna grupa warowna całego systemu MR-u. Powstało tylko część podziemnych połączeń odchodzących od Bahnhof Ida, prowadzących do zespołu Awerk nr 2, 5 i 6, gdzie nie wykonano żadnych prac poza głównym tunelem, oraz do zespołu Awerk nr 3 i 4, gdzie poza głównym tunelem zrealizowano tylko mały, połączony z systemem podziemnym schron odporności B. I mowa tu o pancerwerku 783, którego odwiedzimy w najbliższym czasie. To pancerwerk 783 stał się jedynym wykonanym obiektem naziemnym w tej grupie warownej. Ten niewielki schron, identyczny z pancerwerkiem 716A, w zamiarach projektantów był tylko obiektem
pomocniczym, mającym zadanie obronę dolinki i linii pobliskich zapór przeciwpancernych między wzgórzami, na których miały powstać właśnie te główne schrony grupy warownej. Tak więc pomimo planów uczynienia z tej części Festungsfrong im Oderwarte Bogen miejsca nie do zdobycia, był to jeden z najsłabiej bronionych w 1945 roku odcinków centralnej części frontu ufortyfikowanego. No i moi drodzy, zaczynamy naszą dzisiejszą jakby eksplorację, a tak naprawdę bardziej wędrówkę tutaj po okolicznym lasach. Przed nami mapa, znana mapa, bardzo fajna mapa, ogólnie dostępna, z naniesionymi wszystkimi korytarzami podziemnymi, grupami warownymi, torowiskami i innymi ciekawymi miejscami, które mogą zaciekawić każdego miłośnika MRU. Ale do rzeczy, my znajdujemy się mniej więcej tu, czyli blisko wejścia na podziemną trasę turystyczną, tak zwaną pętlę boryszyńską. Udamy się mniej więcej tu. I interesuje nas te oto rozwidlenie. Zobaczcie, główne tutaj torowisko, które szło raz, dwa, trzy. Pamiętacie, jak przed chwilą mówiłem o wzgórzach trzech władców, dlatego mamy trzy torowiska prawdopodobnie, ale to wszystko by trzymało się, że tak powiem, kupy, ale mimo wszystko jest troszeczkę to zastanawiające, albo przynajmniej możemy sobie to zweryfikować i przybliżyć, bo o tych awerkach mało się mówi. No, też ciężko mówić o obiektach, których tak naprawdę nie ma. Mamy, zobaczcie, A7 miało powstać, A5, A6, A4 i poniżej A2. A powstał tylko i wyłącznie Panzerwerk 783, tworzący jakby na dzień dzisiejszy całą grupę Friesen. No i co, miała być największa, a można powiedzieć, że jest najsłabsza. Ale teraz zobaczcie dalej. Skan z lidara tego miejsca. I mam nadzieję, że tu poznajecie, zobaczcie. Nasyp. Jeden, drugi, trzeci już się zamazuje. Zobaczcie, jak te wzgórza wyglądają, jak tutaj ten środkowy wygląda. Coś, co nas zastanawia, dlaczego tu jest taki uskok. Mam nadzieję, że odnajdziemy to miejsce i zweryfikujemy, czy to wszystko ma jakiś sens, czy może coś jeszcze miało tam powstać. Tego nie wiem. Ok. Zbieram się i udajemy się dokładnie o tamtą stronę. No i zaczynamy naszą dzisiejszą wędrówkę. Tak jak już znajdowaliśmy się bardzo często gdzieś koło Pniewa, czyli tam, gdzie jest muzeum i wejście też do podziemi, na grupie warownej Scharnhorst, no to także zachęcam tutaj do przyjścia i wejścia do słynnej pętli boryszyńskiej. Tu macie kasy. Napiszcie w komentarzach, czy byście chcieli, żebym wykupił bilet, wszedł tam z kamerą i wam to pokazał. No i w ogóle pytanie, czy da radę wejść tam z kamerą, bo ostatnie miejsca, w których bywaliśmy, jeżeli chodzi o Rizę, no to niestety było bardzo ciężko. Ok, ja wyłączam kamerę i widzimy się bardziej bliżej już tego miejsca, do którego się udajemy. Tak więc dla was to będą pewnie raz, dwa, trzy, a dla mnie kilkanaście minut. Tak więc, no moi drodzy, jestem już na pierwszym wzgórzu, ona jest tak mniej więcej gdzieś tu. Już się przeszedłem, ale to, co mnie spotkało, to akurat serce zaczęło trochę szybko bić, bo spotkałem potężnego jelenia, który sobie gdzieś uciekł, o, gdzieś tam. No dobrze, nie w moją stronę. Miał ochotę biec, a my zbliżamy się do tego, co chciałem wam pokazać. Jak widzicie, teren jest mocno taki już
pagórkowaty, nazwijmy to. Ja jestem teraz na górze. Tam mamy dół. I na tych wzniesieniach właśnie miały być te awerki budowane. A w dodatku te linie kolejowe miały tutaj prowadzić. To, co jest chyba najciekawsze, to jest chyba tamta góra i zaraz tam spróbujemy się dostać. Teren, można powiedzieć, bardzo dziki, choć jakieś takie ścieżki wydeptane są tutaj, ale widać, że zwierzyna tutaj grasuje różnego, że tak powiem, rodzaju. Ciekawi mnie, czy też lubicie tak się wałęsać po terenie, czy tylko i wyłącznie zwiedzać konkrety, czyli jeżeli chodzi o MRU, no to pewnie pancerwerki, no i totalny magnes, system podziemny i wszystko co, albo wszędzie tam, gdzie można po prostu wejść pod tą ziemię. Moi drodzy, znajduje się właśnie na samym środku, tym środkowym nasypie kolejowym. Ja wiem, że tutaj na kamerze tego nie widać. Jest to po prostu dzicz. Pamiętacie, jak pokazywałem wam to kilka minut dla was w odcinku temu? Dokładnie znajdujemy się gdzieś tutaj. I to, co mnie zdziwiło, to. Widzicie, tu jest znaczny uskok na lidarze. Okej, tu gdzieś miał być budowany awerk. Ale dlaczego Niemcy zostawili tak duży uskok? Czy to było zamierzone? Czy coś tu miało powstać? Ale może to jest po prostu coś niedokończone? Pytanie jest takie, czy to naprawdę tak miało być? Miał powstać taki tutaj awerk? I tyle? Czy jednak ten uskok może do czegoś prowadził? Może coś tutaj miało być innego? Teoria mimo wszystko się pokrywa. Każde odnoga torowiska miała prowadzić do danego awerku i to się wszystko zgadza. Trzy wzgórza, no też się to zgadza, tak w sumie, ale w sumie to nie wiem. Sami odpowiedzcie, może macie jakąś większą wiedzę. Tutaj kolega Przemek, gdzieś tam też ja weryfikowaliśmy temat. No wszyscy są jednoznaczni, że tutaj nie miało być, po prostu miały być te awerki, tory prowadziły do nich, aby móc je wybudować, żeby dowozić transport i tak dalej, i tak dalej. Czyli taka zbudowanie takiej infrastruktury. No ale trochę nas zadziwia nas naprawdę ten uskok. No dobra, tyle o tym uskoku, musicie to po prostu zobaczyć. Zobaczcie, jak to wygląda. Tam, moi drodzy, prawdopodobnie miał być awerk. Jesteśmy na tym pierwszym nasypie. Według mnie i tutaj jakby lokalizacji zobaczcie, jaki jest uskok tego wzniesienia i będziemy tam się wdrapywać zaraz na ten drugi, który powinien być chyba nawet ciekawszy. Kilka metrów, jakie są tutaj przewyższenia. No i pod górę. Mimo wszystko teren jest bardzo dziki, ale mimo wszystko jest uczęszczany. Ktoś tu chodzi i co ciekawe, widać tutaj jakieś drobinki betonu.
Zobaczcie. Nie wiem, jak to widać na kamerze. Wiem, że na pewno nie tak bardzo ciekawie, ale nie jeden by pomyślał, że jesteśmy w górach. I teraz pytanie. Pytanie dla Was. Czy tak się miały kończyć tory i miało być takie zbocze? Czy te tory miały iść dalej? No i to jest właśnie moje pytanie, czy coś tutaj jeszcze więcej miało być, czy może nie? No nie będziemy snuć jakichś teorii takich tutaj spiskowych na pewno, ale może jest troszeczkę zastanawiające. W każdym bądź razie przepiękny teren, przejdę sobie jeszcze nim tam dalej, tam wrócę do auta. Zachęcam tutaj przyjechać i pospacerować. Można się tutaj poczuć prawie jak w górach. Moi drodzy, cały czas znajdujemy się wokół tych torowisk, o których była mowa wcześniej. Dzisiaj taki odcinek, no trochę może pomyślcie, że snujemy jakieś takie fantazje, wymyślamy spekulacje, ale ja tego nie powiedziałem. Na koniec mam dla Was taką wisienkę, o której się dowiedziałem od kolegi, którego jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Dzięki za tą pineskę. Ten, kto ma wiedzieć, ten wie, kto mi ją wysłał. Było bardzo ciężko to znaleźć, bo to jest w sumie przy samej drodze, ale tyle, co tutaj szuwarów przeszedłem, to naprawdę masakra. A wiecie, jak GPS działa praktycznie w miejscu, w którym jest bardzo słaby zasięg. On trochę się gubi i tak dalej, ale znalezione. Teraz Wam pokażę to miejsce. No i jeżeli wiecie coś na ten temat, no to proszę, napiszcie w komentarzu na Facebooku, gdziekolwiek, bo ja nie wiem, co to jest. Nie będę snuł żadnych tutaj jakichś tam dziwnych teorii, ale ciekawa sprawa. Sami to zobaczcie. Tą drogą przeszliśmy stamtąd, przez te wszystkie chaszcze i tak dalej. Zobaczcie, idziemy sobie taką drogą i mamy... Po pierwsze, mamy bardzo duże wzniesienie. Nie wiem, czy tutaj coś nie jest przysypane, albo to miało być jakimś, nazwijmy to, kulochwytem i tak dalej. Mamy na kilka metrów, ze 4 metry do góry wzniesienie. No i tam wynurza się nam obiekt. Zobaczcie. Powiem szczerze, że jestem pod dużym wrażeniem tego obiektu. Dlaczego? Ponieważ nigdy nie widziałem żadnego filmu na YouTubie i tak dalej, w żadnych materiałach, co to ma być. Tutaj się ktoś podkopał albo zwierzęta, ale nie wydaje mi się, że tam coś pod spodem jest. Chyba, że się mylę. Obejdźmy to dookoła.
Zobaczcie, to nie jest takie małe. Trochę to wygląda jak jakby jakiś obiekt, ale niedokończony. No tak, zdecydowanie trzeba będzie wejść na górę. Zobaczcie. Tu na pewno była jakaś klapa. Widać rancik dookoła. Tam może jakieś zapięcie albo rura mogła tutaj wystawać. Nie wiem czemu, ale obiekt mi przypomina, jakby jakiś obiekt miał być wodnym. Jakąś taką przepompownią. Coś w tym stylu. Drugi symetryczny taki otwór. W ogóle chyba całkowicie symetryczny jest ten obiekt. Jestem bardzo ciekaw, czy ktoś z Was będzie w stanie powiedzieć, czemu to miało służyć. Mówią na to piramida. Może to i wygląda jak piramida. Zobaczcie, cały ten budynek jest na takim cokole tutaj zbudowany. Jestem ciekaw, czy ten cokół jest pełny żelbetu jako taki fundament, czy nie. No i ma kształt takiej właśnie, można powiedzieć, piramidy, bo to takie jest skośne. Naprawdę jestem ciekaw, co tu mogło być. Spróbujemy się tam dostać do środka. Nie mam latarki, bo zostawiłem w samochodzie. Ale może uda się nam tam dostać. No i jestem na górze. I wydaje mi się, że miałem rację, że to jest coś z wodą związane. Bo zobaczcie, jednak ten fundament na dole, który mówiłem, nie jest pełny. Jest według mnie taką komorą jakby na wodę albo na coś. Zobaczcie, tam jest rura. Tu jest rura. Są drabinki. Cały ten obiekt jest takim, można powiedzieć, jakby zbiornikiem na wodę czy na coś. Taka jest moja teoria, a jaka jest wasza? Spróbuję tam przejść na drugą stronę i zobaczymy. No i chyba miałem rację, zobaczcie, tam na dole jest studzienka. Tam jest prawdopodobnie ta płyta, która powinna być u góry. Ona spadła do dołu, albo ktoś ją po prostu zrzucił. I tu jest druga taka płyta. Czyli wszystko się zgadza. Jest to jakiś prawdopodobnie odstojnik na wodę albo jakaś taka przepompownia, co jest związane z hydrotechniką. Czemu to zostało wybudowane na takiej górze? Moi drodzy, no, nic tam nadzwyczajnego nie ma na dole. Takie po prostu pomieszczenie, trochę śmieci. Cały czas będę się upierał, że to budynek związany z jakąś hydrotechniką. Moi drodzy, ja już wracam z wycieczki. Zobaczcie, jaka piękny krajobraz wokół mnie. Napiszcie w komentarzach, co myślicie o tych nasypach, czy po prostu na tych nasypach, kiedy miały być tory, czy one naprawdę miały prowadzić tylko i wyłącznie do tych niewybudowanych awerków, czy może coś więcej. Co myślicie o tym budynku na samym koniec, który Wam pokazywałem? Według mnie to jakiś rodzaj przepompowni, na pewno jakaś hydrozagadka, że tak się wyrażę, ale napiszcie, może macie jakieś konkretne, wiarygodne informacje.
Dziękuję wszystkim, którzy dotarli do tego momentu filmu. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, bo to daje nam ogromną siłę do tworzenia tego typu materiałów. Dzisiaj wstałem o 5 rano, było jeszcze bardzo ciemno i wyruszyłem w tą oto wycieczkę, aby Wam to wszystko tutaj nagrać. A jeżeli podoba Wam się to, co robimy, to wpłaćcie kilka złotych na Buy Coffee. Link macie w opisie filmu. My te złotówki zamieniamy na paliwo, lejemy je do baku i jedziemy w teren. Tymczasem trzymajcie się. Cześć.